Witajcie, chciałbym wam dzisiaj przedstawić alternatywę produktu, którym jest miód do karmienia naszej kolonii. Mam tutaj na myśli syrop klonowy. Pozwoliłem sobie zakupić taką niewielką butelkę i całe 200 ml. Ja używam jej do naleśników i do, do ciast pieczenia. A produkt sięgnąłem kiedyś z ciekawości, będący w sklepie. Produkt w 100% naturalny, sprowadzony z Kanady, pozyskiwany z dwóch gatunków klona. Metoda no, taka przemysłowa, polegająca na podgrzewaniu i odporowaniu wody. Istnieje jeszcze, gdzieś tam doczytałem, metoda stosowana jeszcze przez Indian, czyli polegająca na zmrażaniu syropu. Tego, który wycieka z drzewa klonowego i zbieraniu warstwy wody. Oczywiście ta wersja jest droższa. No ale wracając do, do produktu, doczytałem w internecie, że produkt posiada około 67% węglowodanów. W większości jest to sacharozac, czyli cukier złożony. No niemniej cukier, którym możemy karmić spokojnie mrówki. Występuje on i w owocach, i w niektórych warzywach, zwłaszcza bulwiastych. No ale o dziwo, wziąłem etykietkę sobie tutaj na zbliżenie i zobaczcie, węglowodanów mamy aż 87 i cukrów 81. Czyli jest to dokładnie taka sama wartość zawartość węglowodanów, a nawet w niektórych przypadkach większa od zwyczajnego miodu. Czyli produkt wydaje się, przynajmniej w tym momencie, o wiele bardziej, Korzystniejszy do karmienia mrówek. Co przemawia na korzyść syropu klonowego? No, powodów jest kilka. Osobiście, jeżeli zwrócicie uwagę, dla mnie jest wygodniejszy w aplikowaniu, ponieważ ma płynniejszą konsystencję. Jeżeli ma płynniejszą konsystencję, to nie ma potrzeby. Przygotowywania z niego jakichś półproduktów, tutaj mam na myśli roztworu wodnego, tak jak to wiele osób na pewno czyni robiąc z miodu wodę miodową albo z cukru wodę cukrową. Zaszczędzamy więc czas. Następna rzecz, produkt się nie krystalizuje, jeżeli jest przechowywany w normalnych warunkach. Krystalizuje się tylko wtedy, kiedy go podgrzewamy, no ale na zdrowy rozum. Po co będziemy podgrzewać, jeżeli temperatura pokojowa produktu jest wystarczająca, żeby dokonać karmienia? Mówiąc przed chwilą o konsystencji, pokażę Wam. Mam tutaj przygotowaną buteleczkę, ponieważ z niej często karmię. I zobaczcie, jak łatwo się wylewa. Czy taki sam efekt mielibyście. Korzystając z miodu? Na pewno nie. Dla mnie jest to wygoda i karmię syropem krowym nie tylko nasze rodzime gatunki, ale też wszystkie egzotyczne, które posiadam. Są to, nie wiem, selenek, tam widzicie za yy, syropem tutaj postawione. Mutilariusy powyżej jest Auriventris, Sylvaticusy, Kamelinusy. gdzieś tam jeszcze jest mądrze położone. I wszystkie te mrówki tam pokarm spożywają. I w wielu przypadkach myślę, że można byłoby zastąpić spokojnie miód, No, kwestia, czy chcecie wydać, nie wiem, 13-15 zł za 200 ml. zważywszy, że produkt ma termin przynosi do spożycia. Jest to półtora roku od daty produkcji. No, z racji z tego, że jego gęstość, zobaczcie. Na pewno jest y, mniejsza niż miód, nie wymaga ten produkt rozpuszczania wody. Mała buteleczka, taka 10 ml dla pojedynczej kolonii w średnio dużej powinna wystarczyć na około 4 do 6 miesięcy. Duża no już to już jest przesada, ale jeżeli posiadamy kilkanaście albo kilkadziesiąt kolonii, no a są osoby, które na pewno te, tyle posiadają ich, na pewno produkt taki to nie jest jakiś specjalny wydatek. Zwłaszcza, że prędzej czy później na pewno wykorzystać go w kuchni. Także pod Waszą rozwagę, pod Waszy rozsądek i do Waszej decyzji pozostawiam, czy chcecie korzystać z tego produktu. Jeżeli macie gdzieś w kuchni, spróbujcie. Myślę, że na pewno się nie zawiedziecie. A póki co żegnam Was. Do zobaczenia. Cześć!